Bardzo ważnym aspektem działalności Stowarzyszenia Romów w Polsce jest ta w obszarze związanym z edukacją. W tym celu prowadzimy współpracę z uczelniami, z uniwersytetami, szczególnie Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, a także z instytucjami i organizacjami działającymi na polu praw człowieka czy praw mniejszości. Joanna Talewicz-Kwiatkowska, członkini zarządu Stowarzyszenia Romów w Polsce, redaktor naczelna kwartalnika Dialog Feniby. Zrealizowaliśmy już kilka projektów badawczych właśnie we współpracy z uczelniami wyższymi. Jeden z nich dotyczył sytuacji Romów na rynku pracy. Kilka lat temu, to już z 2006 raport, jego wyniki zostały upowszechnione na konferencji zorganizowanej wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Instytutem Studiów Regionalnych. W zeszłym roku, czyli w 2012, prowadzono badania z grupą psychologów, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze względu na wysoką liczbę dzieci romskich w szkołach specjalnych. Nie będę mówić o wynikach, które były zatrważające niestety, natomiast mam nadzieję, że to, że okazało się, że ponad 50% dzieci romskich, które przebywają w szkołach specjalnych, osiągnęło wynik nawet powyżej normy intelektualnej, spowoduje również zmiany w procesie diagnostyki dzieci odmiennych kulturowo w Polsce. Jesteśmy bardzo aktywni na tym polu, współpracujemy także z instytucjami rządowymi, z ministerstwem. Te wyniki badań psychologicznych były prezentowane podczas komisji, Sejmowej Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych. No, te wszystkie działania powodują zwrócenie uwagi na problem, co z kolei w pewnym sensie zmusza tych, którzy decydują, do pewnych działań. Współpracujemy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, współpracujemy z Centrum Żydowskim i w ogóle z organizacjami żydowskimi działającymi na terenie Polski, nie tylko. Z Centrum Żydowskim w Oświęcimiu zrealizowaliśmy projekt antydyskryminacyjny Po co nam tolerancja, w ramach którego prowadziliśmy warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów i uczennic ze szkół z całej Polski. Działania edukacyjne kierowane były również do nauczycieli, którzy później kontynuowali ten rodzaj edukacji z uczniami i uczennicami w szkołach. Ale co ważne, również w ramach tego projektu przeszkoliliśmy, trudno tutaj użyć takiego słowa, ale zorganizowaliśmy warsztaty dla przewodników i przewodniczek, którzy pracują w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Chętnych było więcej niż możliwości, które mieliśmy, co też skłoniło nas do tego, by te projekty multiplikować, powtarzać, bo jest taka potrzeba, tak? I ilość osób, które chcą wziąć udział w tego typu zajęciach, jest, jakby świadczy o tym, że jest zainteresowanie, w związku z tym trzeba działać. Projekty edukacyjne kierowane także do dzieci, ale również warsztaty kompetencji międzykulturowych z naciskiem na wiedzę o Romach. Takie warsztaty adresujemy do młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także do grup starszych, czyli do osób dorosłych, więc tutaj mamy bardzo szeroką działalność w tym zakresie. Oprócz tego organizujemy, inicjujemy wystawy, spotkania, kwartalnik Dialog Feniby też ma służyć temu, żeby wiedzę o Romach przybliżać, a przecież jego wydawcą jest Stowarzyszenie Romów w Polsce. Więc tutaj działalność, tak, czy aktywność w tym obszarze edukacyjno-kulturowym jest naprawdę duża. Nazywam się Władysław Kwiatkowski, jestem pracownikiem Stowarzyszenia Romów w Polsce, jednej z pierwszych instytucji właśnie utworzonej w Polsce, która działa na rzecz Romów. W ramach Stowarzyszenia Romów w Polsce istnieje jedyna taka placówka w Polsce, która nazywa się Romski Instytut Historyczny. Znajdują się w nim zbiory archiwalne oraz relacje świadków, którzy przeżyli Holokaust. W ramach Instytutu również działa biblioteka romska, która zawiera zbiory publikacji, które dotyczą tematyki romskiej. Nazywam się Tadeusz Czekaj, jestem dyrektorem Romskiego Instytutu Historycznego, dyrektorem społecznym, powiedziałbym.
Chciałbym powiedzieć parę słów o instytucie, który funkcjonuje już przez dłuższy czas. Rozpoczął działalność w latach 90., pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Jakie są cele tej instytucji? A może jeszcze jedno wcześniej. Instytut funkcjonuje w strukturze Stowarzyszenia Romów w Polsce, a więc nie ma jakby samodzielnego bytu, ale jest jednym z oddziałów stowarzyszenia. I wracając do celów tej instytucji, Instytut nie jest jednostką zatrudniającą pracowników naukowych. Naszym zadaniem, mówimy o Romskim Instytucie Historycznym, czyli o Instytucie Badawczym, naszym zadaniem jest raczej planowanie, organizowanie badań, wytyczanie kierunków badań, również organizowanie środków, które umożliwiają badania naukowe w obrębie problematyki romskiej, umożliwiają ich prowadzenie. Mówimy o Romskim Instytucie Historycznym, ale w gruncie rzeczy te zainteresowania badawcze Instytutu są bardzo szerokie i obejmują nie tylko historię, jakkolwiek na historii się koncentrowaliśmy, ale również socjologię, etnologię, antropologię, funkcjonowanie Romów w wymiarze politycznym. I to jest jeden z celów działania Instytutu, mianowicie organizowanie, że tak powiem, prowokowanie, umożliwianie badań w obrębie problematyki romskiej. Drugi kierunek działalności, bardzo ważny, to jest dokumentacja. Dokumentacja i zabezpieczanie materiałów obrazujących i historię, i współczesne życie Romów. Zorganizowaliśmy bibliotekę, która jest biblioteką, no, można powiedzieć, najpoważniejszą, na pewno najpoważniejszą w Polsce, a jedną z poważniejszych bibliotek w Europie, gromadzących publikacje i materiały dotyczące Romów. Prowadzimy również archiwum zbierające, gromadzące, zabezpieczające materiały, również dotyczące Romów. I tutaj mogę powiedzieć, że posiadamy zbiór relacji Romów prześladowanych w czasie rządów nazistowskich, który jest zbiorem, no, największym, nie ma większego. To jest zbiór materiałów, że tak powiem, papierowych, czyli maszynopisów relacji spisanych w tej postaci, ale posiadamy również zbiór około 100 nagrań, no pierwotnie na kasetach VHS, a obecnie również na płytach CD. To jest bardzo ciekawa część naszych zbiorów, ponieważ, no, jeżeli mówię o, prawda, tych nagraniach, to większość ludzi, których relacje zostały w ten sposób zabezpieczone, już nie żyje, tych ludzi już nie ma. I myślę, że ten zbiór materiałów dotyczących Holokaustu Romskiego, no, może stanowić taką dość solidną podstawę do badań naukowych. No i trzeci kierunek działalności, no, to jest działalność edukacyjna. Mianowicie organizowanie spotkań, upowszechnianie tej wiedzy, nie tylko o Holokauście, ale również w ogóle wiedzę o Romach. Tutaj nastawiamy się zwłaszcza na młodzież. Na przykład prowadzony jest nadal projekt spotkań ze świadkami Holokaustu. To jest projekt adresowany do młodzieży. No i czwarty kierunek działalności to jest działalność publikacyjna.
Ona częściowo jest upowszechnieniowa, ale częściowo były to publikacje będące wynikiem badań, powiedzmy, którymi kierował Romski Instytut Historyczny. Romski Instytut Historyczny opiera się na, jeżeli chodzi o ten obszar badawczy, opiera się na współpracy z uczonymi z różnych ośrodków. Z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z innych uczelni również. Istnieje w Polsce i na świecie grono badaczy, którzy zajmują się problematyką romską i z tymi współpracujemy. No, efektem tej współpracy jest sporo publikacji prezentujących dorobek badawczy, no, na przykład profesora Mroza wymienić, ale nie tylko. Publikowaliśmy również materiały popularno-naukowe.